są na bardzo wysokim poziomie. Tutaj była pełna hala i pamiętam, kiedy było tyle ludzi. Chciałem wszystkim kibicom podziękować. Ja się cieszę, bo rok temu nikt by nie pomyślał, że my wygramy w Zagłębiu lub tak jak w dniu dzisiejszym nawiążemy z nimi walkę. No, tego nikt by nie przypuszczał. To, co zrobili dzisiaj dla nas kibice, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Zawsze, jak przyjeżdżałyśmy do Jeleniej Góry, to słyszałyśmy tylko doping jeleniogórskich kibiców. Dzisiaj słyszałyśmy tylko naszych, to nam dodało tak sił. Rzuty z drugiej linii były elementem, który pozwolił Zagłębiu wygrać i słabsza dyspozycja Maliczkiewicz-Skąpskiej, bo tam było gro rzutów po krótkim rogu, które powinny one odbić. Nie odbiły, no my się musieliśmy męczyć w ataku, no bo wiadomo jak gra Zagłębie, no. Zdecydowanie nasza obrona, zespołowość, obrona, no i celne rzuty. Bardzo mało sytuacji było niewykorzystanych, no i to uważam był klucz. Bardzo wysoki poziom meczu. Potencjał ludzki, no to mówiłem wcześniej, no Zagłębie ma dużo większy od nas. Była wielka szansa. Dochodzi do tego, że po prostu będziemy musieli w niedzielę grać z nimi trzeci mecz. No będą znów w roli faworyta, bo są u siebie. Ale sport jest taki nieprzewidywalny, że nie wiadomo, co może być. To będzie tak samo zacięty mecz. Nic nie można z góry założyć. Wiem, że jeżeli zagramy tak jak dzisiaj, to powinno być dobrze. 7:32 to wynik spotkania.